Michał Żukowski, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5. W tym wydaniu powiemy o wyroku sądu w procesie zakłócania porządku na otwarciu wystawy generała Władysława Andersa. Okoliczności zdarzenia i motywy, jakimi kierowali się obwinieni, mają istotne znaczenie dla oceny ich zachowań. Pokażemy 17. piknik kawaleryjski. Chcemy pokazać kilka takich ciekawostek kawaleryjskich. Oraz przypomnimy Mistrzostwa Polski do lat 14. Może będzie z nich jakiś następny Lewandowski. Imprezą na plaży miejskiej Giżycko przywitało lato. Było tradycyjne szukanie kwiatu paproci, zabawa przy muzyce zespołów Korpyna i Relax 74 oraz rozdawanie gadżetów promujących miasto. Organizatorzy zadbali również o odpowiedni nastrój i warunki do zabawy, mówi Marta Tombrowska, dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury. Bawimy się na podeście, specjalnie dzisiaj na tę okazję ustawiliśmy podest z lampionami, więc w takich filmowych, fajnych klimatach zapraszamy do wspólnej zabawy. Czyli impreza na plaży, ale nie na piasku. Dokładnie, dzisiaj połączyliśmy, udało nam się połączyć, bo mamy ci, którzy chcą i są odważni, zapraszamy na parkiet, dla podesty, ale na plaży też można śmiało się bawić, dla piasku. Ja dzisiaj też już zdjęłam buty, bo wygodniej się okazuje dla boso pobiegać po plaży. Mamy fajną plażę, dzisiaj tak naprawdę połączyliśmy dwie imprezy, Noc Świętojańską i otwarcie naszej nowo wyremontowanej plaży. 13. Raczkowska Palinocka odbyła się w sobotę w zabytkowych ruinach Pałacu Paca w Dowspudzie. Był konkurs na najpiękniejszy wianek z polnych kwiatów, obóz jaćwingów, widowiskowy pokaz tańca z ogniem w wykonaniu białostockiej grupy Chupacabra, ważenie eliksiru miłości i tradycyjne puszczanie wianków w nurty rozpudy. Zebranym zagrali zaś chłopcy z Nowoszyszek oraz grupa Mimochodem. Pogranicze dawnych Prus i Polski nieco inaczej nazywało i obchodziło Noc Świętojańską, powiedział Radiu 5 Marcin Halicki z Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach. Palinocka przede wszystkim dlatego, że doszedłem do dość takich, no myślę, że istotnych materiałów źródłowych, których przed wojną wspominano, że na tym pograniczu właśnie pruskim, gdzie leży gmina Dowspuda, obchodzono właśnie Noc Świętojańską jako Palinockę. I również takiej tradycji lokalnej z pokolenia na pokolenie również mówi się, że po prostu jest to Palinocka. Wianki, które są już teraz w sposób taki no, współczesny, podświetlone świecami. Wianki są puszczane na wodę. Myślę, że też urokliwe miejsce nad rzeką Rozpudą w Dowspudzie. W Suwałkach odbył się 17. piknik kawaleryjski. Tradycyjnie wszystko zaczęło się nad zalewem Arkadia próbą dzielności konia. Widzowie mogli zobaczyć, jak jeźdźcy radzą sobie na torze przeszkód, w którym jednym z odcinków jest przejazd przez wodę. Piknik kawaleryjski to dwudniowa impreza, na którą zjeżdżają się grupy i formacje rekonstrukcji historycznych, w sumie kilkadziesiąt osób i ich konie. O szczegółach opowiedział Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Program pikniku jest od wielu lat w samych ogólnych ramach dość zbliżony, czyli dzisiaj dzień pierwszy i pierwsza konkurencja zawodów kawaleryjskich, czyli próba dzielności konia, tak zwany cross kawaleryjski. Na koniec po krosie, po konkurencji chcemy pokazać kilka takich ciekawostek kawaleryjskich, czyli będzie konkurs w stroczeniu siodła, będą drobne pokazy kawaleryjskie. Wieczorem tradycyjnie spotykamy się z kawalerzystami na wieczorze kawaleryjskim. Wernisaż wystawy malarskiej LOT autorstwa profesora Andrzeja Strumiło odbył się w Białej Synagodze w Sejnach. Artysta zaprezentował 18 nowych obrazów, których tematyka oscyluje wokół konwencji skrzydeł i latania. Wystawa jest kolejną częścią obchodów wydarzenia, jakim jest rok twórczości profesora w województwie podlaskim. O odczuciach towarzyszących prezentacji obrazów w sejneńskiej synagodze opowiedział sam autor. Jest to dla mnie bardzo ważne miejsce, podkreślił. Synagoga sejneńska została uratowana dzięki mojej inicjatywie, przez mojego przyjaciela, którego poprosiłem o to. I pierwsze wystawy, zarówno instalacja metafizyczna na białej podłodze, jak i pierwsza wystawa obrazów psalmy pod 18 okien, zrobiłem psalmy. Psalmy, które też były uniwersalne, jeżeli chodzi o epokę, które pokazywały dramat człowieka. Można odnieść je, było akurat, wybrałem takie tematy, które można odnieść do Holokaustu, do zagrożenia, do dramatu egzystencji. Zmagania zawodników w turnieju o Puchar imienia Włodzimierza Smolarka w piłce nożnej odbyły się na stadionie Suwalski Wigier. Osiem najlepszych drużyn 14-latków z całej Polski rywalizować będzie do soboty, kiedy to zostanie
zostanie rozegrane spotkanie finałowe. Na turnieju obecny jest również Paweł Kryszałowicz, były reprezentant Polski i obecnie członek Komisji Piłkarstwa Amatorskiego PZPN. Jego zdaniem, mimo zróżnicowanego poziomu drużyn, wśród młodych graczy można upatrywać prawdziwych talentów. Być może jest tu drugi Robert Lewandowski, mówi. Ten poziom, jak tu nawet widać za plecami, niektórzy są duzi, niektórzy mali, mają inne warunki fizyczne, ale myślę, że to jest super turniej, super fajna sprawa dla tych chłopców i trzeba tak grać. Jak pan myśli, czy wśród tych chłopców mogą być przyszli potencjalni reprezentanci naszego kraju? Oczywiście, to są najlepsi z województw, jest trener reprezentacji, który będzie wybierał do reprezentacji, także myślę, może będzie z nich jakiś następny Lewandowski. Prawie 8,5 miliona złotych będzie kosztowała rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz terenów komunalnych nad rzeką Ełk. Pierwsza z tych inwestycji ma być gotowa do końca września przyszłego roku. Na terenie EKW powstanie Park Odkrywców Kolei. Jak mówi Radiu 5 Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, będzie to małe centrum nauki Kopernik, gdzie mieszkańcy i turyści poznają zasady fizyki wykorzystywane w pracy kolei wąskotorowej. Powstanie tam m.in. karuzela z przekładniami, górka rozrządu, tłok pneumatyczne, magnetyczne piłki czy elektromotywa, dodaje Andrukiewicz. Teren zmieni się bardzo mocno. Już od kilku lat staramy się, żeby Ełcka Kolej Wąskotorowa, choć staruszka, to żyła pełnią życia. W ramach tej inwestycji na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej wbudowane zostaną chodniki i parkingi, zasadzona zostanie zieleń i zamontowane nowe oświetlenie. Dobra informacja dla ełczan i turystów, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. Zdegradowane tereny zielone nad rzeką Ełk w pobliżu ulicy Parkowej doczekają się modernizacji. Powstanie tam park rekreacyjny na wzór istniejącego naprzeciw parku Kopernika. Inwestycja ruszy w lipcu tego roku i zostanie oddana do użytku we wrześniu przyszłego roku. Absolutorium otrzymał Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk. To znaczy, że suwalscy radni przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta i pozytywnie ocenili pracę włodarza i podległych mu urzędników. Za udzieleniem absolutorium i przyjęciem sprawozdania głosowało 13 rajców z Łączą Nas Suwałki, Bloku Samorządowego, Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W dyskusji poprzedzającej głosowanie prezydent mógł wysłuchać szeregu pochwał. Sprzeciwu nie było. Fakty bronią się same, widzieliśmy, więc właściwie nie ma co powtarzać. Jesteśmy zadowoleni z budżetu. Nie ma żadnych przesłanek, żeby nie udzielić takiego absolutorium. W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej będę za udzieleniem tego absolutorium za rok 2016. Suwalski sąd uniewinnił wszystkich obwinionych w procesie o zakłócanie porządku na otwarciu wystawy generała Władysława Andersa w miejscowym archiwum państwowym. Wyrok podał sędzia Piotr Taraszkiewicz. O tej sprawie Radio 5 informowało już wielokrotnie. Sąd ogłosił wyrok uniewinniający wobec wszystkich obwinionych i szczegółowo uzasadnił decyzję. Sędzia Piotr Taraszkiewicz zaznaczył, że sąd rozpatrywał sprawę na tle całego zdarzenia. Nie rozstrzygał, czy na otwarciu wystawy prowadzono kampanię, czy nie. Stwierdził natomiast, że podczas uroczystości padły słowa, które można traktować jako elementy kampanii. Zwracał uwagę, że obwinieni podnosili głos tylko wtedy, kiedy uczestnicy wystawy nawiązywali do wyborów i kampanii. Nie można nie zauważać, że w momencie, gdy zainterweniowali obwinieni, przemawiający goście nie mówili o temacie wystawy, a nawiązywali do zbliżających się wyborów uzupełniających do Senatu. Dlatego też sąd uznał, że okoliczności zdarzenia i motywy, jakimi kierowali się obwinieni, mają istotne znaczenie dla oceny ich zachowań. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.